Stało się tydzień temu, dnia 31 maja bieżącego roku, między godziną 5 a 5 minut 10 po południu. Fatalna data do tej chwili widnieje nad mym biurkiem złowieszczym memento. Wróciłem dnia tego do domu o godzinie 3 po południu, silnie podenerwowany niemiłym zajściem, którego szczegóły są tu obojętne. Obiadu prawie nie tknąłem i zapaliwszy papierosa, rzuciłem się w ubraniu na sofę. Wkrótce zmorzył mnie nerwowy, niespokojny sen, którego treści nie pamiętam. Obudziwszy się z przykrym posmakiem w ustach koło godziny 4:30, dźwignąłem się ciężko z posłania i zapaliwszy ponownie papierosa, usiadłem przy biurku nad otwartą od dnia poprzedniego encyklopedią. Było mi dziwnie nieswojo. Odrzuciłem pożutą na miazgę tutkę papierosa i kazałem służącemu podać herbatę. Wkrótce potem dymiła przede mną pełna filiżanka. Osłodziłem i wpuściłem parę kropel cytryny. Były już wtedy 4:45. Wychyliwszy dwa łyki herbaty, wyciągnąłem się wygodnie w fotelu przy biurku, podpierając głowę ręką opartą łokciem o jego poręcz. W tej pozycji przetrwałem z 10 minut. Gdy po upływie tego czasu ocknąłem się z zamyślenia i spojrzałem przypadkiem na zegarek przed sobą, dochodziła już 5. To był ostatni moment z tej strony, który jeszcze zupełnie wyraźnie pamiętam. Co się potem ze mną stało, nie wiem. W tym miejscu istnieje w mej pamięci luka, jakiś mnemoniczny rozziew, którego nie umiem niczym wypełnić. W pewnej chwili znalazłem się na jakiejś samotnej drodze. Był szary brzask na świecie i nachylone stronami szlaku witki wierzb, zwilżone ranną rosą, chwiały się cicho na wietrze. Szedłem szybko, wzbijając tumany kurzu. Pył drożny okrył nachylone stronami szlaku witki wierzb, zwilżone ranną rosą, chwiały się cicho na wietrze. Szedłem szybko, wzbijając tumany kurzu. Pył drożny okrył mi wkrótce grubą warstwą trzewiki i ubrań. Na horyzoncie... Szedłem szybko, wzbijając tumany kurzu. Pył drożny okrył mi wkrótce grubą warstwą trzewiki i ubrań. Na horyzoncie zamajaczyły jakieś budynki. Szedłem machinalnie ku nim, nie zwracając uwagi na brak właściwej drogi. Od chwili już ścieżka zatarła się bez śladu, ginąc wśród zwałów żużla i węglowego miału. Niebawem zbliżyłem się ku domom na odległość kilku metrów. Była to jakaś podmiejska osada czy przysiłek złożony z 20 może kominów. Niesamowita cisza zaległa wokoło. Na jednej jedynej uliczce biegnącej wąskim skosem pomiędzy domami nie było żywej duszy. Domostwa były rozmieszczone w dziwaczną linię, która przypominała kształtem ślimacznicę. 6 domów w dolnej części osady rozłożyło się spiralą dookoła stalowo połyskującego jeziora. Reszta, wyciągnięta w odstępach, podwójną pierzeją odwijała się gdzieś w przestrzeń na północ. Domy sprawiały nader przykre wrażenie. Graniaste ich kadłuby, powleczone po ścianach brudnoszarym wapnem, pokrywały dachy z czarnej smołą napuszczonej papy. Prostokątne jej płaty, poszywane brzegami, zachodziły jeden na drugi jak tarcze żółwiego pancerza. Miejscami wyzierały łaty naprawek, plugawe, dziegciem napojone szmaty, kawały skór, pogiętej blachy, starych, wyświechtanych ścierek. Barwa tych ponurych budynków z zamkniętymi szczelnie drzwiami i z zabitymi na głucho deską oknami zlewała się z czernią gruntu w całość dziwnie żałobną. Nieznośny smród, przypominający połączoną woń siarki i asfaltu, uderzał w nozdrza u samego wstępu. Płynął prawdopodobnie od jeziora, które rozlewało brudne, schorzałe wody na krańcu południowym przysiłka. Ani jedno drzewo, ani jedna trawka nie rozweselały smutnej osiedli. Bezpłodny grunt, przesiąknięty czarnym, suchym pyłem, nie umiał wydać z siebie nic. Tylko nad samym jeziorem parę karłowatych krzewów z rdzawo-czerwonym owocem kształtu rajskich jabłek pochylało się w krwawym uśmiechu nad niedolą wód. Wyciągnąłem rękę po jeden z tych owoców i zerwałem. Wtedy skruszył mi się w palcach na proch i popiół, niby purchawka wewnątrz pusty, spróchniałej,
trupieszą cuchnący. Szczególna też była woda jeziora, gęsta, przesycona siarką, solą i smołą, spoczywała martwo w głębokim, obrzeżonym skalnymi złomami łożysku. Dno stanowiły widocznie pokłady asfaltu, gdyż tu i tam pływały po powierzchni wody grudki stężałej smoły. Podniosłem pierwszy z brzegu kamień i rzuciłem na głębie. Zanurzył się tylko do połowy i zaczął unosić się leniwo na powierzchni. Woda jeziora była roztworem nasyconym. Zbliżyłem się do jednego z ptaków i uniesiony nagłą ku niemu niechęcią usiłowałem spędzić go laską ze skalnej placówki. Ptak rzucił mi groźno osowiałe spojrzenie, wydarł mi dziobem laskę z ręki i posunąwszy się ociężale na niżej położony cypel, zaczął ostrzyć o kamień swe krzywe, stalowo lśniące szpony. Pozostawiłem go w spokoju i poszedłem dalej. Z jeziora już od pewnego czasu zaczęły wywiązywać się cuchnące smołą siarką opary. Wkrótce gęste ich żółtawo-szare kłęby pokryły jego połowę i wydłużyły się mglistym zasięgiem pomiędzy domami. Zatknąłem nos z chusteczką i zacząłem szybko oddalać się w stronę jedynej ulicy. Już miałem zapuścić się pomiędzy budynki, gdy doszedł mnie od zakrętu suchy drewniany odgłos. W bezwzględnej ciszy osady głos ten nagły i niezwykły zabrzmiał mi w uszach złowieszczym zgrzytem. Przyspieszyłem kroku. Po chwili po raz wtóry, lecz już całkiem blisko, odezwał się ten sam dźwięk. Teraz byłem już pewny, że pochodził od drewnianych kołatek i nie pomyliłem się. Mijając drugi dom z prawej, ujrzałem znikającą już za jego węgłem gromadę ludzi w długich, ciemnobrązowych habitach z nasuniętymi na głowy kapturami. Oni to właśnie potrząsali drewnianymi kołatkami trzymanymi w ręku. Chciałem rzucić się za nimi w pościg, potem jednak zaniechałem tego zamiaru. Przyszło mi na myśl, że może mieszkańcy tej dziwnej osady nie życzą sobie towarzystwa obcych intruzów i dlatego, zauważywszy mą obecność w osiedli, pozamykali się umyślnie po domach. Zresztą zaduch i nieznośny skwar panujący w tym miejscu obrzydziły mi je do tego stopnia, że chciałem jak najprędzej wydostać się poza jego obręb. Ruszyłem więc naprzód, mijając czarne budynki. Wtem na progu ostatniego, po lewej stronie, ujrzałem młodą, 30-letnią może kobietę. Smukła i gibka jak jodła, ubrana była w śnieżno-białą, powłóczystą szatę, ściągniętą w pasie wielokrotnie przeplatanym sznurem. Przepiękną, klasyczną głowę ukrywał czarny, fantastyczny zawój w kształcie arabskiego turbanu. Twarz nieznajomej, urodziwa nad wyraz, uderzała swą przeraźliwą bladością. Spod brwi, rozchodzących się dwoma silnymi łukami od nasady orlego nosa, patrzyła para przedziwnych oczu. Jasnozielone z otoczką złoto-żółtą dookoła źrenicy opalizowały te oczy z najlżejszym ruchem blaskami berylu. Z barwą oczu dziwnie spływał się kolor włosów popielato-stalowych, które w skrętach wymykały się spod czarnego turbanu. Na ustach, czerwonych jak koral, wałęsał się uśmiech niedbale zalotny. Utkwiwszy we mnie swe urokliwe oczy, bez zmieszania wytrzymała moje spojrzenie. Oczarowany odruchowo zdjąłem kapelusz. Podziw, jaki niewątpliwie wyczytała w mej twarzy, usposobił ją dla mnie życzliwie, bo powitała pierwsza: pozdrowion bądź, gościu miły, w osiedlu ojców moich. Głos melodyjny brzmiał słodko i pieściwie jak ton fujarki. Zdumiewał język i styl antyczny, zgoła nie dzisiejszy. Piękna niewiasto, odpowiedziałem, odzyskując swobodę ruchów. Gdzie jestem? Co to za dziwna osada? Kto są jej mieszkańcy i dlaczego domy wasze pozamykane? Uśmiechnęła się zagadkowo. Pohamuj mowę swoją, co jak potok wezbrany wartkim nurtem się toczy. Poskrom ciekawość twoją. Nie sięgaj zbyt rychło po kwiat tajemnicy i czaru, bo zwiędnie ci w ręku przed czasem z urody odarty. Niechaj więc i tak będzie, ustąpiłem z rezygnacją, lecz powiedz mi przynajmniej, jak nazywacie swoją osadę. Jesteś w czarnej wólce.
wyciągnęła ku mnie rękę drobną, białą jak alabaster, z rubinowym sygnetem na palcu średnim. Wejdź pod dach, mój gościu, i spocznij, boś strudzony znać drogą, sama jestem. Posłuchałem słodkiego wezwania i trzymając się za ręce weszliśmy do wnętrza. Izba, do której mnie zaprowadziła, zajmowała całe prawie skrzydło domu, bo była niezwykle obszerna, a okna jej wychodziły na trzy strony. Od razu rzucał się w oczy kontrast pomiędzy prostotą ścian drewnianych z grubo ciosanych belek, jak w chatach góralskich, a przepychem urządzenia. Ściany pokrywały ciężkie, perskie makaty, obwieszone bronią saraceńską, strojne, fantastyczne bułaty, damascenki, pawęże. W pośrodku izby, ustawione pod kątem ostrym, stały dwie otomany zasłane kilimami. W węgłach pomiędzy ścianami dymiły na srebrnych trójnogach brązowe kadzielnice. Ulatniał się zapach ambry i bursztynu. Ze stragarza stropowego zwisały trzy lampy olejne, rozrzucając wkoło łagodne, trochę przyćmione światło. Miałem wrażenie, że w sposób cudowny przeniesiono mnie nagle w jedno z tych egzotycznych wnętrz, na których tle gorąca fantazja wschodu rozsnuła opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy. Zapominało się tu o tym, że dom ten to też jeden z tych czarnych, wstrętnych budynków, które z taką odrazą mijałem. Zapominało się o bliskości Martwego Jeziora, jego smrodliwym wyziewie i ohydnych sępach, co obsiadły skalne brzegi. Zamknięte na głucho okiennice, zaciągnięte oponami z zielonej kitajki okna, odcinały zupełnie tę lewantyńską oazę od ponurego otoczenia. Usiedliśmy naprzeciw siebie przy bambusowym stoliku nakrytym na dwie osoby. Piękna gospodyni ujęła w palce czajnik z herbatą i nalawszy dwie filiżanki, podała mi jedną. Zanim skorzystam z twej gościny, piękna niewiasto, powiedziałem, pragnąłbym poznać twe imię. Musi być dźwięczne i melodyjne jak twój głos. Ci, którzy mieszkają nad jeziorem, nazywają mnie Mafrozją. Rodzina i krewni, posiedleni bliżej naszego domu, wołają mnie krótko Mafrą. Dziwne imię, szepnąłem, patrząc jej w oczy. W tej chwili od zewnątrz doszedł nas ponowny grzechot kołatek. Wzdrygnąłem się i spojrzałem na nią pytająco. Co ma znaczyć ten głos, Mafro? Słyszę go w czarnej wólce już po raz trzeci. Kobieta zdała się być jakby zmieszana czymś i podrażniona. Głupcy, odparła półgłosem, jakby do siebie przez zęby. Głupcy, znów odprawiają te śmieszne obrzędy. Lecz gdy dźwięk się więcej nie powtórzył, zapomniałem o nim zupełnie, oddając się wyłącznie rozkoszy, jaką sprawiało towarzystwo Mafry. Była czarowna jak odaliska, bogata w pieszczoty. Mowa jej kwiecista jak wschodni kobierzec, pełna przenośni i poetycznych hiperbol, upajała wonią słów rzadkich, jedynych, przedziwnie dobranych. Ciało jej młode i jędrne, zakryte przed moimi oczami tylko lekką, przejrzystą gazą peplosu, pachniało wonią egzotycznych olejków, mąciło zmysły obietnicą nieznanych jeszcze rozkoszy. Zatraciłem zupełnie poczucie czasu i nie pamiętam, jak długo trwała cudowna chwila, czy spędziłem z nią godzinę, dwie czy więcej. W końcu pozwoliła mi rozwinąć czarny swój turban i zanurzyć ręce we włosy. Usta nasze długo spragnione zwarły się nareszcie w jakimś słodko-bolesnym, tragicznym pocałunku i tak trwały przez długą, długą chwilę. Wtem uczułem gwałtowny ból w prawym policzku i posmak krwi w ustach. Mafra w szale miłosnym ukąsiła mnie. Porwałem ją w ramiona. Nie broniła się, oddając pieszczotę za pieszczotę. Lecz gdy w pewnym momencie, pijany nadmiarem rozkoszy, odsunąłem się od niej na chwilę, wpijając zachwycone oczy w jej twarz nieodgadnioną, wybuchnęła nagle okropnym, mrożącym krew w żyłach śmiechem. Mafro, co tobie? Krzyknąłem, pochylając się nad nią. Co to ma znaczyć?
To ma znaczyć, że posiadłeś w miłosnym upale córkę króla trędowatych. Patrz, poznajesz to znamię? I rozchyliła koszulę na piersi. Wtedy ujrzałem straszliwą ranę, która wżarła się już głęboko w przecudne jej łono. Widzisz? Jam też naznaczona, ale i ty już nasz, dodała z mściwym uśmiechem. I ty już do nas należysz. Pocałunkiem Mafry złączyłeś się z nami na wieki. Piekielny strach chwycił mnie za gardło i wściekłość zawlokła mgłą oczy. Ruchem na pół świadomym zerwałem ze ściany kinżał i utopiłem go w piersi zdradzieckiej kochanki. Bluznęła krew purpurową fontanną i ciszę wulki rozdarł samotny krzyk trędowatej. Z podniesionym w górę nożem, z wykrzywioną od grozy twarzą wypadłem z przeklętego domu. Jacyś ludzie w brunatnych burnusach zastąpili mi drogę, otaczając korowodem trupich, wygniłych twarzy. Miotnąłem się całym sobą w którąś stronę i przerwawszy ohydny pierścień, zacząłem uciekać. Pędziłem wąską, czarną ulicą ku jezioru. Za mną szedł suchy tupot bosych ich nóg i stłumione gardłowe okrzyki w nieznanym mi języku. Czułem, jak nogi, poderwane strachem, plączą się pode mną i mdleją, jak tętniąca dziko krew wali tysiącem młotów o skronie. Resztą dogorywających sił rzuciłem się w bok, by wydostać się poza obręb osady, gdy wtem ujrzałem gromadę potwornych, sępich ptaków nadciągającą od jeziora w olbrzymim półkolu. Zmierzały w mą stronę, odcinając mi ostatnią drogę ratunku. Był już tak blisko, że widziałem metaliczny połysk na skrzywionych ich szponach. Czułem na sobie ich ciężki, trujący oddech. Świat mi się zakręcił przed oczami, jak piorunem rażony runąłem bez pamięci w kurzawe ulicy. Tatnią drogę ratunku. Był już tak blisko, że widziałem metaliczny połysk na skrzywionych ich szponach. Czułem na sobie ich ciężki, trujący oddech. Świat mi się zakręcił przed oczami, jak piorunem rażony runąłem bez pamięci w kurzawe ulicy. Odzyskawszy przytomność, spostrzegłem, że siedzę na krześle przy biurku w mym własnym mieszkaniu. W ręce prawej trzymałem zbroczony obficie świeżą jeszcze krwią kindrzał. Z uczuciem wstrętu wrzuciłem go do kosza na papiery i powiodłem dłonią po czole. Ponura przygoda przesunęła się w pamięci w ostrych, wyrazistych konturach. Pamiętałem dokładnie najdrobniejszy szczegół. Oparłszy twarz na ręce, uczułem piekący ból. Spojrzałem w lustro. Prawy policzek był okrwawiony i nosił wyraźne ślady ukąszenia. Pamiątka pomawsze, pomyślałem, i zimny dreszcz przebiegł mi ciało. Z kolei rzuciwszy okiem na obuwie, zauważyłem, że było okryte szarą warstwą kurzu. Ściągnąłem jeden trzewik z nogi i obejrzałem podeszwę. Zdradzała ślady węgla i żużlowego miału. Nasunęło się pytanie, w jaki sposób znalazłem się z powrotem u siebie? Chyba mnie tu przyniesiono w stanie omdlenia. Służba zapewne musi coś o tym wiedzieć. Którego też dziś mamy? Popatrzyłem na kalendarz i ze zdumieniem stwierdziłem datę 31 maja. Czyżby służący zapomniał zedrzeć kartkę? Wnosząc z położenia słońca, było już przed wieczorem. Zegarek wskazywał 10 minut po 5. Chyba więc mamy dziś 1 czerwca po południu. Zadzwoniłem na sługę, zakrywając dłonią zraniony policzek. Którego dzisiaj? Zapytałem wchodzącego. 31 maja, proszę pana, odpowiedział trochę zdziwiony. No Kazimierz żartuje, zauważyłem podrażniony. Nie jestem dziś usposobiony do żartów. A zatem? Jak Boga kocham, 31 maja, godzina kwadrans na 6 po południu, powtórzył, precyzując odpowiedź. Pan dziś wrócił do domu później niż zwykle, bardzo zmęczony i zapewne zasnął w krześle przy herbacie. Kazimierz zwariował, czy ze mnie chce robić wariata, krzyknąłem, zrywając się od biurka. Jak Boga mego kocham, mówię szczerą prawdę. Pół godziny temu kazał mi pan podać herbatę. Spełniłem polecenie i odszedłem. O, proszę pana, jest dowód.
Nie dopił pan jeszcze reszty. Szklanka stoi wciąż jeszcze w miejscu, gdzie ją postawiłem, tylko wypróżniona do połowy, dodał triumfująco, wskazując na biurko. Ze zdumieniem stwierdziłem, że miał słuszność. Mruknąłem, opadając bezradnie w krzesło. Więc naprawdę widział mnie Kazimierz tu przy biurku jeszcze przed pół godziną? Ależ tak, z wszelką pewnością. A czy w czasie między 5:05 ani razu Kazimierz tu do mnie nie zaglądał? Nie, ani razu. Bo i po co? Pan nie lubi, gdy wchodzę do pokoju niewezwany. Dziękuję. Może Kazimierz odejść. Gdy tylko sługa zniknął za drzwiami, otworzyłem podręczną apteczkę i wydobywszy flaszkę z rozpuszczonym sublimatem, wymyłem nim starannie rankę na twarzy. Uspokojony trochę tym zabiegiem, wydobyłem z kosza kindrzał i zacząłem go oglądać. Krew na ostrzu zaschła już i skrzepła w ciemnowiśniową poszarpaną smugę. Na rękojeści wyłożonej sandałowym drzewem widniał napis w języku arabskim, zapewne jakiś werset z Alkoranu. Przyszła szczególna myśl. Gdzieś już raz broń tę oglądałem. Wtem wzrok mój padł na otwartą wciąż od wczoraj encyklopedię i spoczął przypadkowo na wyrazie kindrzał. Pomyślałem. Dziwny związek. Teraz dopiero przypomniałem sobie, że dnia poprzedni raz broń tę oglądałem. Wtem wzrok mój padł na otwartą wciąż od wczoraj encyklopedię i spoczął przypadkowo na wyrazie kindrzał. Pomyślałem. Dziwny związek. Teraz dopiero przypomniałem sobie, że dnia poprzedniego, przeglądając ryciny mej dużej ilustrowanej encyklopedii, natknąłem się między innymi na objaśniające wyraz kindrzał. Rzuciłem się skwapliwie do porównywania ich z moją krwawą pamiątką i ze zdumieniem odnalazłem wkrótce jej pierwowzór. Zgadzały się w najdrobniejszych szczegółach. Nawet napis na rękojeści był identyczny. Usłużna książka podawała jego dosłowny przekład. O Allah Akbar Allah, brzmiała dewiza, chroń ciało moje od kaźni okrutnej choroby. Szczególny napis, pomyślałem, zamykając książkę. Miałem niestety w ręku tak silne dowody na to, że wszystko, co przeżyłem w czarnej wulce, było rzeczywistością, iż spokojna postawa mego obecnego otoczenia w stosunku do owej sprawy wydała mi się tylko maskowaną do czasu hipokryzją. Postanowiłem wtedy przyspieszyć rozwiązanie zagadki. W uszach brzmiał mi wciąż piekielny śmiech Mafry. Przejmował wciąż dreszczem strach, blady, szczękający zębami strach przed spełnieniem jej słów mściwych, okrutnych. Straszliwa ciekawość pędziła mnie z domu pomiędzy ludzi, by od nich usłyszeć potwierdzenie ponurej prawdy. Ciekawość, a może słaba nadzieja, że gdy zaprzeczą, będę mógł wszystko uważać za chimerę snu? Należało choćby oskarżyć siebie samego, byle zyskać pewność, byle zdobyć jakieś informacje. Popatrzyłem na zegarek. Niestety, było już za późno, by jeszcze dzisiaj wdrożyć odpowiednie kroki. Trzeba było rzecz odłożyć do jutra. W perspektywie zarysowała się przede mną długa, czarna, bezsenna noc. Byłem dziś w urzędzie policyjnym i powiedziałem im, że jestem mordercą trędowatej z czarnej wulki. Komisarz, w którego obecności złożyłem to zeznanie, popatrzył mi przenikliwie w oczy i poprosił o bliższe szczegóły. Gdy skończyłem swoją opowieść, zbliżył się do mnie i ująwszy za rękę, rzekł łagodnie: panie doktorze, proszę mi wybaczyć otwartość, lecz mówię z urzędu. Sprawą tą powinien się zająć raczej psychiatra, ja tu nic nie poradzę. Ten człowiek widocznie uważał mnie za obłąkanego. Panie komisarzu, odpowiedziałem, ależ ja mam na to dowody, ten kindrzał, ten ślad na twarzy. Te dowody w niczym nie zmieniają mojej opinii o tej sprawie. Pan musi być nerwowo chory, panie doktorze. I uścisnął mi rękę. Odszedłem z uczuciem ulgi i wdzięczności dla tego człowieka. Z kolei zwróciłem się po informacje do władz miejskich. Kazałem sobie pokazać mapę wszystkich wsi, przysiłków i osad rozmieszczonych w promieniu 5 mil od rogatek miasta.
Okazało się, że w okolicy podmiejskiej istnieją tylko dwie osady, które w ogóle mogłyby mnie interesować. Jedna w stronie południowej miasta, zwana Wańkową Wólką, druga we wschodniej, tak zwana Wólka Żołyńska. Wynotowawszy te szczegóły, rzuciłem jednemu z urzędników niby od niechcenia pytanie, czy też nie słyszał nic o gminie Trędowatych, osiadłej w ostatnich czasach w pobliżu naszego miasta. Urzędnik, mój stary i dobry znajomy, popatrzył na mnie, jakby nie dowierzając własnym uszom, i po chwili parsknął serdecznym śmiechem. Widzę, doktor przyszedł tu nas brać na kawał. Lecz co za pomysł, proszę. Osada Trędowatych pod Dworzanowem? W naszej szerokości geograficznej przysiółek dla tkniętych biblijną chorobą, tam do licha, kapitalny żart. We śnie bym nie wpadł na podobny koncept. Odpowiedź była oczywiście aż nadto wyraźna. Mimo to, chcąc przekonać się na własne oczy, zwiedziłem obie wólki. Rezultat był naturalnie ujemny. Oba przysiółki w niczym nie przypominały czarnej osady, a mieszkańcom ich o trądzie ani się śniło. Więc co to było? Co to było? Co ma znaczyć ślad ukąszenia na twarzy? Co ma znaczyć ten skrwawiony kindrzał? Dziś mamy już 21 czerwca. Od przeklętego popołudnia upłynęły 3 tygodnie. Od 21 dni żyję w nerwowym naprężeniu, rozstrojony wewnętrznie pod pręgierzem nieustającego strachu. Nie wytrzymam już długo tego stanu. Przyjdzie chyba w łeb sobie palnąć lub oszaleć. Zwiedziłem całą okolicę w promieniu kilku mil od centrum miasta. Czarnej Wólki nie znalazłem. Są chwile, w których dziwię się własnej naiwności, z jaką szukam tej osady. Jak w ogóle można szukać tego miejsca, w którym rzekome wypadki zaszły w ciągu 10 minut, skoro wiem, że moje mieszkanie oddalone jest od najbliższej z rogatek miejskich o 35 minut drogi tramwajem elektrycznym? Jak można w tych warunkach szukać czarnej wólki? Jak można? No jak można? A jednak szukam. Szukam wciąż i drży na myśl, że mogę ją kiedyś odnaleźć. 25 dzień czerwca 1903 roku. Wczoraj byłem u kolegi z lat szkolnych, znanego powszechnie psychiatry, i opowiedziałem mu wszystko. Historia moja zajęła go ogromnie i uznał ją za wyjątkowy przypadek. Oglądał uważnie kindrzał i bliznę na policzku, potem zbadał mnie. Coś się mu nie podobało, bo parę razy potrząsnął głową, a pod koniec wizyty zawyrokował: musisz się intensywnie leczyć. Masz rozstrój nerwowy w bardzo ostrej formie. W takim stanie jest się bardzo podatnym na wszelkie sugestie. Należy ich unikać za wszelką cenę. Najlepiej wyjść stąd gdzieś na zachód, może do Francji, Londynu. A, i jeszcze jedno, najważniejsze. Stanowczo pod żadnym warunkiem nie wolno ci myśleć o tej całej wariackiej przygodzie. Żadnych analiz, żadnych dociekań, żadnych dochodzeń. Masz się bawić, śmiać, kochać. Tylko o tym nie myśleć, rozumiesz? Tylko o tym nie myśleć, bo następstwa mogłyby być groźne, dodał poważnie, z naciskiem. 30 czerwca. Nie usłuchałem rady kolegi lekarza i nie wyjechałem. Nie mogę. Nie mogę. Coś mnie przykuło do tego miasta i nie pozwala wychylić się poza jego obręb. Natomiast byłem u specjalisty chorób skórnych, doktora Wierszy. Wysłuchał mej opowieści cierpliwie, obejrzał zagojoną już zupełnie bliznę na twarzy i wziął próbę mej krwi. Nie znalazł nic. Trochę mnie to uspokoiło. W każdym razie analiza krwi to już coś, coś pozytywnego. Historia z kindrzałem również go zajęła, kazał mi go sobie przynieść do zbadania skrzepłej na ostrzu posoki. Asystowałem mu przy jej rozbiorze. Rezultat zaskoczył nas obu niespodzianie. Wiersza stwierdził, że krew na kindrzale zdradza chorobliwe przemiany, więc organizm Mafry był zatruty jakąś nieznaną bliżej bakterią. 10 lipca. Muszę i ja sprawić sobie kołatkę. Dziś rano, uczuwszy na lewej piersi silne swędzenie,
Rozpojąłem koszulę i spostrzegłem na ciele szeroką, białą jak śnieg plamę. W pół godziny potem pokazałem ją doktorowi Wierszy. Popatrzył na mnie jak na upiora i nagle odsunął się o parę kroków. Zląkł się, szanowny Eskulap, nawet mu się nie bardzo dziwię. Po chwili, wymijając moje spojrzenie, rzekł stłumionym tonem: pańskie obawy w sposób dla mnie niewytłumaczony ziściły się. Pan ma początki lepra orientalis. Chwiejnym krokiem, z oczami wbitymi błędnie gdzieś w przestrzeń, wyszedłem z pokoju konsultacyjnego. Wyszedłem na miasto. Precz! Precz, podły motłochu! Z daleka ode mnie, z daleka! Jestem trędowaty! Jestem trędowaty! Było to opowiadanie Stefana Grabińskiego, Czarna Wólka. Czytał Janusz Zakrzeński.